Przepowiednie to temat, który od zawsze cieszył się ogromną popularnością, szczególnie teraz, gdy mają miejsce niepokojące wydarzenia w Ukrainie. Jasnowidzów i proroctw jest naprawdę dużo. Czasem można odnieść wrażenie, że niektóre zaprzeczają sobie nawzajem, więc skąd wiedzieć, który ich twórca posiada prawdziwy dar jasnowidzenia, a który po prostu je sobie wymyślił. Wśród najpopularniejszych jasnowidzów można wymienić choćby Babę Wangę, Stefana Ossowieckiego, ale też licznych religijnych wizjonerów, którzy, jak twierdzą, otrzymują swoje przekazy i wizje od wyższych sił, takich jak anioły, Jezus. Dziś właśnie o jednej z takich osób. Ta kobieta przyszła na świat w Wielki Piątek w 1898 roku. Pewnego dnia zauważyła dym, który wydostawał się ze stajni. Wtedy kobieta rzuciła się, chcąc uwolnić bydło tam zamknięte. Niestety na skutek tych wydarzeń jej zdrowie uległo znacznemu pogorszeniu. Jej przypadek jest podobny do Baby Wangi. Obie kobiety straciły zdrowie, ale jednocześnie ich zdolności parapsychiczne właśnie wtedy zostały ujawnione. Od tego czasu ta kobieta zyskała wiele darów. Potrafiła sprawiać, że ludzkie przypadłości po prostu znikały i zyskiwali oni zdrowie. Miała też potężny dar przewidywania przyszłości i widzenia istot z innych światów. Niestety jej dary miały i swoją ciemną stronę. Często stosując techniki uzdrawiające, przynosiła dane zaburzenie na siebie. Pomagała ludziom, ale przez to jej własne zdrowie jeszcze bardziej podupadało. Ta kobieta to Teresa Neumann, która jest jedną z najbardziej znanych stygmatyczek. W swoim życiu kobieta przeżyła mroczne wydarzenie, dzięki czemu objawiły jej się wizje, które dotyczyły nadciągającego końca świata, a także niezwykłej przyszłości Polski, która zmieni cały świat. Pewnego dnia mistyczce objawił się prorok Eliasz, który wyznał jej te oto słowa. Chwila sądu nadchodzi, macie jeszcze czas, zawrócić z drogi grzechu, jednak niedługi. Tym razem wszystko będzie inaczej. Nie będzie jak za Noego, gdy woda zalała świat, ale cała ziemia stanie się światem płomieni. Będą erupcje wulkanów i wszystko zacznie się trząść, jak jeszcze nigdy. Ogromny mrok czeka narody, które wyparły się Boga i Jego znaków. Największe zło czeka German, którzy swoją pychą niszczyli wszystko, jednak zapomnieli, że ja jestem i że mogę stworzyć dla was dziurę pełną płomienia, w której wasze uczynki dopadną was samych. Myśleliście, że jesteście lepsi, że posiadacie siłę ponad ludźmi, jednak zniszczyliście swoje dziedzictwo na wieki. Czeka was koniec Berlina, który jest miejscem ciemności i bezprawia. Biada także Albionie, który wybrał Mamonę zamiast mnie. Skruszcie się i nawróćcie. Kreml stanie się miejscem objawienia łacińskich krzyży, a tam, gdzie była kiedyś cerkiew, nastanie Kościół Zbawiciela. Błogosławię jednak każdego ze Słowian, którzy choć nie zawsze są przykładem, to szczególnie dobrze mnie przyjmą. Staną się oni ludem, który ja sam wskazałem jako wybrany. Niewolnica porzuci kajdany i objawi się jako prawdziwa królowa. Polska będzie wyjątkowa. Polska już swoje winy prawie odpokutowała i nadchodzi dla niej ważny czas, w którym będzie przy Kościele i każdemu winy zapomni. Chwała Polski będzie potężna, a będzie tak duża, że jej granice się zwiększą. W 1990 roku miały miejsce wydarzenia, które do dzisiejszego dnia wywołują wiele emocji, zwłaszcza wśród osób wierzących. Dotyczą one ubogiego rolnika Stefana Gwiazdy z miejscowości Gadomskie, który zauważył na łące starszą i przygnębioną kobietę, która poprosiła mężczyznę o jedzenie. Rolnik wręczył jej chleb, a dosłownie sekundę później staruszka rozpłynęła się w powietrzu. To był początek niezwykłych wydarzeń w życiu Stefana Gwiazdy. Kolejne niezwykłe zdarzenie miało miejsce, gdy rolnik ujrzał małą dziewczynkę, która wskazała mu miejsce, gdzie Maryja odcisnęła swoje stopy. Dziewczyna wyznała mu, że każdy, kto odda pokłon w tym miejscu, otrzyma cudowne łaski. Ludzie przez długi czas nie wierzyli w historie, jakie opowiadał im Stefan Gwiazda, aż do czasu, gdy publicznie wydarzyło się coś niesamowitego. 2 lipca 1995 roku podczas wspólnej modlitwy z rąk rolnika zaczęła cieknąć krew i wtedy właśnie uzyskał stygmaty, czyli rany, które otrzymał Jezus w dniu swojej śmierci. Stygmaty otrzymują podobno tylko wyjątkowe osoby i niezwykłe w oczach Boga. Stefan Gwiazda od tego czasu stał się bardzo rozpoznawalnym człowiekiem i twierdził, że otrzymuje wizję od samej Maryi. Rolnik polecał ludziom szybką przemianę, bo jak miała mu wyznać Matka Jezusa, ludzie lecą do piekła jak płatki śniegu. Maryja miała czynić znaki swojej obecności. Ślady stóp pojawiały się coraz częściej,
a na trawie ukazywały się kształty przypominające krzyże. Matka Jezusa poprosiła o zbudowanie dla niej małego domku na łące, gdzie po raz pierwszy się ukazała, i spełniono jej prośbę. Zbudowano tam małą kapliczkę, do której przybywali ludzie z całej Polski, by móc na własne oczy zobaczyć miejsce objawień. Wiele osób wpisywało się tam do specjalnego dzienniczka, opisując swoje przeżycia z tego miejsca i niezwykłe zjawiska, których doświadczali. Niektórzy pisali o nagłym nawróceniu, inni o uzdrowieniach. Było wiele niesamowitych doświadczeń. Pielgrzymi coraz częściej widzieli cuda. Ujrzano na przykład postać Maryi, która lśniła blaskiem, i coraz więcej osób twierdziło, że nad domem rolnika widać co jakiś czas potężne światła. Stefanowi Gwieździe Maryja miała także polecić stworzenie mistycznego obrazu, który miał zostać stworzony według jej poleceń i przebywać w jej siedzibie, która została tu zbudowana. Ten obraz został nawet poświęcony przez Jana Pawła II w 1995 roku. Wielu księży dość mocno odcinało się od tych objawień. Nawet sam Kościół do dziś ich nie uznał. Jednak z czasem niektórzy z duchownych zaczęli przekonywać się do tych objawień, a nawet pomóc, by miejsce objawień stało się bardziej bogate, królewskie i potężne. Księża wraz z rolnikiem połączyli siły, by w pobliżu kaplicy powstał klasztor Miłosierdzia Bożego. Maryja w czasie objawień ostrzegała ludzi przed wielką karą, która ukaże się na ziemi. Coś się wydarzy, co odbierze życie miliardom. Będzie się to wiązało z ziemią i oceanem. Nie będzie to trwało zbyt długo, ale wystarczy, by stracić tak wielu. Maryja miała mu także powiedzieć o pewnym tajemniczym człowieku, który pojawi się w naszym kraju. Człowieku znanym na całym świecie. Będzie to ktoś potężny. Nie wiadomo, kim będzie, ale jego moc będzie ogromna, a jego natura do końca pozostanie nieznana. Czy będzie to sam Antychryst? Maryja powiedziała mu jednak, że zła można uniknąć. Według słów Matki Jezusa należy przestać obrażać Boga, przestrzegać przykazań, a także stosować post w środy i w piątki, rozpokutować za grzechy Polski, ale i całego świata. Ważne jest także odmawianie różańca. Ostatecznie jednak Maryja powiedziała, że to Polska wyjdzie z tego najsilniejsza. To z Polski wyjdzie najwięcej dobra i nasz kraj stanie się znany na cały świat. Będzie pomagać i wspierać innych. Będziemy światłem, które błyszczy nad innymi. To my doprowadzimy świat do Boga. Ostatnie nagrania ludzi, którzy po prostu zniknęli. Link do filmiku na ten temat w opisie.